Słuchajcie, uderzyłem w łosia. Prosto mi wybiegł normalnie na drogę. Cały przód mam rozwalony. Rozpadało się na maksa. Lecą kule gradu. Witajcie w nowym vlogu. Już odjeżdżamy z tego kempingu, ale powiem wam, że właśnie odprawiam przyczepę. Oto mój pierwszy zrzut szarej wody do zlewni. Tutaj jest fajnie, bo jest szeroko, można podjechać z dowolnej strony, więc zrzucamy. Jedyna wada tej przyczepy jest to, że tego otwierania tutaj nie ma, tej szarej wody, jak w kamperze. Kasia musiała po prostu tam być, znaczy być, no była z Anią, więc mi odkręciła. Tak to bym musiał po prostu iść tam, odkręcić na zewnątrz. Także brakuje mi tego otwierania i zamykania w tym miejscu. No ale może kiedyś sobie to zrobię. Tak to wygląda, my za chwilę jedziemy dalej wzdłuż Lofotów. Zatrzymaliśmy się na chwilę, ponieważ tam jest sklep Ekstra. I pójdziemy jeszcze na zakupy spożywcze, ale powiem wam, że z tego kempingu jak się wyjeżdża, to są takie dziury, że chciałem troszeczkę poboczem ominąć dziurę, no i zahaczyłem o trawę, taką wysoką. No i tutaj po prostu zderzak mi wyrwał tą trawę, aż poczułem po prostu pociągnięcie na samochodzie, tak mnie zatrzymało. Ale teraz to sobie powyciągam. No, także skosiłem. Przyczepa kosiarka normalnie. Idziemy na zakupy. Od wczoraj wieczora pogoda się zmieniła, teraz nawet troszeczkę kropi, także kolejne dni mają być właśnie takie przekropne. Jedziemy właśnie przez Szwecję, mamy powrót do domu, jak wiecie, ale po drodze są renifery i idziemy je zobaczyć. Ja już widziałem trzy, oni spali wszyscy, a teraz pierwszy raz widzą właśnie na żywo renifery. Także chodźcie, zobaczymy. Kasia porobi zdjęcia. A ja może coś dla was nagram. Patrzcie, wychodzi na drogę normalnie. Ja nie mogę. Wychodzą na drogę, ale jaja. Kasia, nagrasz to? Filmem? Ja cię kręcę. Wyszły na drogę. Ludzie musieli zahamować. Ale trochę się boją, uciekają. Ale samochodów w ogóle się nie boją. Poboczu właśnie przegrodziły drogę, przeszły jakby nigdy nic i się pasą. Renifery Mikołaja. Ale trochę się boję, uciekają. Ale samochodów w ogóle nie było. No zobaczcie, jaki piękny, no jest prześliczny. Drugi wszedł między drzewa, a ten jest przepiękny. No takiego wielkiego renifera to jeszcze nie widziałam. Ucieka mi. Słuchajcie, uderzyłem w łosia. Prosto mi wybiegł normalnie na drogę. Cały przód mam rozwalony. Żartowałem oczywiście. Wybaczcie mi, chciałem wam zrobić troszeczkę niespodziankę. Ale tutaj są takie łosie i właśnie ktoś go walnął, nie? I zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć, bo jest ogromny. Jest ogromny. Takiego uderzyć. No, jest wielki. Zobaczcie, w porównaniu z Szymusiem. Także uważajcie w Szwecji, bo naprawdę takie łosie wybiegają. Tak jak są te znaki z łosiem, to ja mówię, a jakaś ściema, nigdy łosia nie widziałem. A dzisiaj właśnie widzę pierwszy raz łosia martwego. Oczywiście nasz samochód jest cały. No, wybaczcie mi ten żart, ale chciałem z was trochę zażartować. Mam nadzieję, że się nie przestraszyliście. Samochód cały. Jeszcze widziałeś dzisiaj dwa żywe łosie. Dwa żywe łosie? Nie, renifery widzieliśmy. Renifery, a to jest łoś. Także uważajcie, bo naprawdę zderzenie z takim łosiem to jest coś naprawdę poważnego i można cały samochód rozwalić. Zobaczcie, jakie ma poroże. Ale dziwne ma. Co, Nadinka, mam nie dawać tego filmu? Nadia nie chce, żebyście widzieli tego łosia. Dobra, no takie realia są, no trzeba uważać w Szwecji na łosie. Jedziemy dalej. My się cofnęliśmy, przyczepę zostawiliśmy tam, bo normalnie byłem aż ciekawy tego łosia. Także co, wracamy po przyczepę, jedziemy dalej. Jest godzina 23, zatrzymaliśmy się na postój, na nocleg tak naprawdę. I Nadię już zaniosłem i zobaczcie, co się stało w przyczepie. W szczepie stało się coś niesamowitego, ponieważ stół się przewrócił.
No i chciałem wam pokazać, pobiegłem po kamerę, bo jechaliśmy po prostu taką drogą, którą remontowali. Były okropne dziury. Jak widzicie, zdążył się ten stół przesunąć, znaczy przewrócić. Ja teraz go postawię. Czyli jednak po prostu trzeba go w dół dawać, składać. Bo jak widzicie, mimo że jest bardzo ciężki, na takich dziurach się po prostu przewrócił. Ale pierwszy raz nam się to zdarzyło. Także jak będę miał możliwość, to będę go po prostu chował na dół. Czyli obniżał. Właśnie pada deszcz i trochę gradem posypuje. Zobaczymy, czy w przyczepie nie będziemy mieli dziurek. Rozpadało się na maksa. Lecą kule gradu. Jest tego mnóstwo. Wszyscy stanęli, zobaczymy, co się dzieje. Niektórzy jadą. No ładnie. Zobaczcie, niektóre takie duże. Zobaczcie tutaj, ile tego jest. Płynie normalnie kolejna. To się narobiło. Dobra, niektórzy stoją, niektórzy jadą. My postanowiliśmy jechać, może miniemy tą chmurę. Tutaj zjeżdżają na parking niektórzy. No i czekają. Dobra, my jedziemy. Może uda się wyjechać. Gorzej jak wjedziemy w jakąś chmurę, gdzie lecą jeszcze większe kulki, to będzie gorzej. Tutaj stoją ludzie, tam też stoją. No i przejechaliśmy kilometr i zobaczcie, suchutko praktycznie. Wyjechaliśmy z chmury i już nie ma żadnego gradu, ani deszczu. To jest ta chmura, z której wyjechaliśmy. Kasia właśnie kupuje bilety, więc zatrzymałem się, żeby poszła po paszporty, bo tam trzeba wpisać dane. A my zobaczymy, czy nie mamy wgniotek w przyczepie. Powiem wam, że było 21 stopni, a w tym gradzie spadło... O, grzmi jeszcze. Spadło do 12, czyli w mieniu oka spadło o 9, przepraszam, no 9 stopni. Dobra, wszystkie okna całe. Takie są... Jak widzicie, brud się po prostu wyczyścił i są takie ślady po gradzie, ale jak widzę, chyba nic tutaj nie popękało. Chyba nie. No takie największe to były takie centymetrowe, te kuleczki. Także centymetrowe kuleczki przyczepa wytrzymała, ale jeszcze zobaczymy potem, jak dojedziemy do domu na dachu, czy nie ma wgniotek. Na razie widzę, że wszystko jest w porządku. Ale chmura imponująca. A z drugiej strony tam już jest niebieskie niebo. Dobrze, jedziemy dalej. Albo stanę na progu i zobaczymy. Wy zobaczycie, bo ja nie sięgnę. I co, są wgniotki, czy nie ma? Jesteśmy 200 km przed Sztokholmem. Jest taki fajny parking na autostradzie. Idziemy zobaczyć. Zobaczcie, tam są takie wysepki i domy na tych wysepkach. Pięknie to wygląda. Takie skałki, także fajnie. Ktoś buty zostawił, ale jaja. Ktoś odjechał bez butów. Zobaczcie, Nike za 200 zł. Kto chce Nike? No i dojechaliśmy do Trelleborga, zrobiliśmy 2300 km. No i powiem wam, że jest 14.30, a promo mamy o 22.15 bodajże, także mamy kilka godzin czekania. I znaleźliśmy takie fajne miejsce. Tutaj jest sklep Coop, 6 km od portu, więc tutaj sobie spędzimy ten czas. Dosyć fajny parking tutaj pewnie dla tirów, tam jest rampa, pewnie
tutaj dostawy są, no ale myślę, że nikomu nie będziemy przeszkadzać. I tak teraz otwierałem okna, bo jest bardzo gorąco, 25 stopni od miesiąca, od 4 tygodni nie mieliśmy 25 stopni nigdy, a tutaj mamy, więc cieszymy się. I otwierałem okna i przypomniało mi się, że miałem wam o czymś powiedzieć, jak montowaliśmy te kamery 360. Tutaj z chłopakami z Dometiku rozmawialiśmy właśnie o oknach, że tutaj są właśnie okna z Dometika w tej przyczepie. I tutaj wielka prośba była od firmy Dometik, żebym wspomniał, żeby tych okien nie myć alkoholem, ponieważ alkohol niszczy po prostu ten materiał, który jest przeźroczysty. To nie jest szyba, to jest po prostu jakieś tworzywo organiczne. I jeżeli tutaj będziemy myć tą szybę płynem z alkoholem, to po prostu ten materiał koroduje i powstają takie mikropęknięcia, szczególnie tutaj u góry, gdzie to wszystko uderza albo pracuje. Więc teraz może wam pokażę przebitkę z tamtego momentu, bo chłopaki mi nawet tą szybę przywieźli tam do hali. Także teraz widzicie, jak ten materiał koroduje od alkoholu. I pamiętajcie, jeżeli właśnie byście chcieli myć te szyby, to nigdy płynem z alkoholem, tylko jakąś mokrą ścierką albo jakimś właśnie płynem bez alkoholu. No, także tyle chciałem wam powiedzieć. Ja również nie będę tych szyb szorował niczym takim ostrym. No i myślę, że nie popękają. Jest godzina 22, jesteśmy już w porcie. Po odprawie czekamy na linii 63, to jest nasz statek. Już teraz nie będę nagrywał, jak się wjeżdża, ponieważ to już znacie z poprzednich wypraw naszych. Także my za chwilę będziemy na statku. Do zobaczenia. Jesteśmy już załadowani, możemy iść do kabiny naszej. Także samochód tutaj stoi i idziemy. Wszystko na styk, załadowane. Już myśleliśmy, że nas nie wpuszczą, bo trochę się spóźniliśmy. Znaczy byliśmy godzinę przed, ale mieliśmy małe problemy, musiałem objeżdżać cały port. Kasia się przeciska, bo źle wjechaliśmy w inną drogę. O, zamykają właśnie klapę z tyłu, a my musimy się udać gdzieś tutaj. Klapa się zamyka, jak widzicie, a my musimy iść tam. Ale hałas. Teraz musimy iść tędy. Tutaj trzeba przejść. Idziemy teraz na górę. Szukamy kabiny. 7050. Zaraz będzie. Tutaj jest. 7050. Wchodzimy. Kartę. Mam nadzieję, że karta zadziała. Jest, otwarło się. Tak wygląda nasza kabina. Mamy trzy łóżka. Powiem wam, że były wszystkie kabiny zajęte, więc wybraliśmy z dwóch ostatnich taką. Po prostu wszyscy z wakacji wracają. Super, Ania ma. Rozkładamy łóżko. I Ania będzie tutaj spała. Ja tutaj z Szymusiem. Tutaj może... Z Nadią będę tutaj spała. Dobra. No, my idziemy się jeszcze wykąpać. No i co, idziemy spać, bo jest 22, o 5 pobudka, nawet wcześniej o 4 i wyjeżdżamy z tego promu. Już w Świnoujściu. Wow! Fajnie, nie? Fajnie, mam... Jest lampka? Jest. Tam jest jakieś coś. Jest lampka. Zobacz, Ania, czy działa. O, zgasiłaś się. Ale ciemno. Ale mamy za to okno. Będziemy mogli zobaczyć świt. Nie, Nadia, nie ma lampki. Dobra, idziemy. A z wami widzimy się jutro. Na razie. Jest 4:20. Dopływamy. Ja już wstałem. Przed nami Świnoujście. Za chwilę będziemy wpływać. Dzieci jeszcze śpią. Będę musiał je przenieść po prostu do samochodu. Słuchajcie, jesteśmy 30 km przed domem. Ostatni postój na rozprostowanie nóg. Szykujemy się, ale Nadinka chce iść. Tam chce iść. Tak, idziemy na most. Zobaczyć, jaki widok. Chcieliśmy wejść, ale jest chyba pomalowane i zagrodzili wszystko. No, takim specjalnym, chropowatym środkiem. Ale w sumie jest suche. Ale nie wiem, jest zagrodzone, to może nie będziemy wchodzić. No dobra. No, jedziemy do domu. No.
słuchajcie, wjeżdżamy do naszego domu. Kasia nagrywa. O, finisz podróży. Finisz. Dzisiaj jest 12, czyli 13. 12 lipca wyjechaliśmy, 13 sierpnia wróciliśmy, czyli prawie ponad miesiąc. Jest tata. Zmiana ogromna. Proszę Państwa, jesteśmy już w domu. Wyłączyłem kamerę szybko, znaczy Kasia wyłączyła, bo tutaj tata pracuje, kostkę nam układa. Nie wiedziałem, czy chce być na kamerze, ale mówi, że bez problemu. Także pokażę Wam. Jesteśmy już w domu. Tak obecnie wygląda nasza działka. Jest już płotek. Tata tam docina kostkę. Przed chwilą ja się przebrałem. Już 2 godziny tutaj z nim pracuję. I ułożyliśmy właśnie ten podjazd. Tutaj był metr. Ja tacie pomogłem. Ułożyliśmy aż do bramy. Także za chwilę zasypiemy to piaskiem. Te szczeliny. Ale pokażę Wam, jak płotek wygląda, bo naprawdę jestem w szoku, jak tutaj się wszystko zmieniło. Kostka leży na chodniku, ale płotek wygląda tak. Bardzo ładnie. Tata tutaj odwalił taką robotę, że jestem pełen podziwu. Pięknie. Dobra, słuchajcie, ja już nie mam siły. Idę się napić, a z Wami się żegnam. I do następnego vloga. Trzymajcie się, na razie. Ania, chcesz coś powiedzieć? No, Ania nie chce, Szymek już się bawi. Wszyscy się bawią. To na razie. Pa, pa. Cześć. Yeah.